Cześć wszystkim, dzisiaj przedstawiam biografię Taco Hemingwaya. Myślę, że bardzo ciekawa sprawa, zwłaszcza, że Taco Hemingway ostatnimi czasy jest bardzo popularny, jest praktycznie na topie, a jego muzyka odnotowuje wielomilionowe wyświetlenia na YouTubie. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Taco Hemingway, a właściwie Filip Tadeusz Szczęśniak. Urodził się 29 lipca 1990 roku w Kairze, polski raper oraz autor tekstów. Członek duetu Taco na Fide. Współpracował ponadto m.in. z takimi wykonawcami jak Dawid Podsiadło, Quebo na Fide, Kękę, Soku, O Co Chodzi czy Białas. 27 czerwca 2015 roku wydał mini album pod tytułem Umowa o dzieło. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu polskiej listy przebojów Oriz, sprzedając się w ilości ponad 15 tysięcy egzemplarzy, uzyskała status złotej płyty. No, bo też warto tutaj przypomnieć, tak, że te statusy złotej płyty zmieniły się na przestrzeni lat, tak? Wcześniej zdecydowanie trzeba było mieć więcej tych sprzedanych płyt, natomiast teraz jest to zupełnie inaczej. Wiadomo, że jakby wypiera tutaj, tak, nośnik cyfrowy YouTube płyty. 2 listopada 2016 roku wydał pierwszy album studyjny zatytułowany Marmur. Płyta zadebiutowała na trzecim miejscu polskiej listy przebojów Oli, sprzedając się w ilości ponad 15 tysięcy egzemplarzy, uzyskała status złotej płyty. 30 lipca 2017 roku ukazał się mini album pod tytułem Szprycer, debiutując na pierwszym miejscu polskiej listy przebojów Oli's, sprzedając się w ilości ponad 30 tysięcy sztuk. No to jest naprawdę już wyczyn, jeżeli w Polsce artysta może sprzedać ponad 30 tysięcy sztuk płyty. Uzyskał status platynowy. 13 kwietnia 2018 roku wydał album wspólnie z Quebo na Fidem pod tytułem Soma 0,5 mg. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu polskiej listy przebojów Oriz. Trzykrotnie nominowany do nagrody muzycznej Fryderyk w latach 2016, 17 i 18 w kategorii Album Roku Hip Hop za płytę Umowa o dzieło, Marmur oraz Szprycer. W tym dwukrotny laureat nagrody za albumy Umowa o dzieło oraz Szprycer. Tak. No i teraz tutaj powiem o działalności jego artystycznej, jak ona wygląda na przestrzeni lat i jak też się zmieniła. Dzieciństwo i początki kariery. Urodził się 29 lipca 1990 roku w Kairze. Kiedy miał 2 lata, przeprowadził się z rodzicami z Egiptu do Chin. Chodził tam najpierw do angielskiego, a potem chińskiego przedszkola, gdzie miał problemy komunikacyjne ze względu na barierę kulturową i językową. Po skończeniu przedszkola w 1996 roku przeprowadził się z rodziną do Warszawy. Nie miał problemów z nauką, od najmłodszych lat uczył się mówić w 2 językach jednocześnie. Jak mówił w wywiadzie z Metro Warszawa, z matką i siostrą rozmawiał po angielsku, a z ojcem po polsku. Muzyk wspólnie z ojcem słuchał rapu i to od niego zaraził się pasją do tego gatunku. Jego rodzice rozwiedli się w 2004 roku. Ukończył prywatne gimnazjum nr 1 w Warszawie i 33. Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie, gdzie poznał swojego przyszłego producenta Macieja Ruszeckiego. Jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku podjął studia magisterskie na Wydziale Antropologii Uniwersytetu Londyńskiego. No i teraz dalsza część. 2012 do 2016 roku Young Hems, Trójkąt Warszawski, Umowa o dzieło. Podczas studiów w Londynie napisał teksty do swojego mixtape'u pod tytułem Who Killed JFK. Zaczął publikować swoje pierwsze piosenki na kanale VF Killed FJK w serwisie YouTube, używając wówczas pseudonimu Food Villain. Raper próbował również zająć się produkcją muzyki, ale bezskutecznie rapował po angielsku na nielegalnie pobranych bitach MFI Duma w piwnicy swojego kolegi. W tekstach nawiązywał do twórczości raperów takich jak Childish Gambino czy Jay-Z. Sam projekt nie spotkał się z wielkim rozgłosem. 26 grudnia 2013 roku za pośrednictwem serwisu Bandcamp udostępnił swój anglojęzyczny mini-album pod tytułem Young Hands. Artysta przyjął pseudonim Taco Hemingway, który zaczerpnął z gry piłkarskiej FIFA, w której grał pod takim pseudonimem. Materiał nagrywany był w studio na Muranowie, jednakże płyta ponownie nie uzyskała większego rozgłosu. Raper początkowo zatrudnił się w branży reklamowej, ale porzucił ją na rzecz zostania tłumaczem języka angielskiego, a w międzyczasie pisał swój drugi mini album.
19 grudnia 2014 roku ukazał się jego drugi, ponownie wydany nakładem własnym mini-album zatytułowany Trójkąt Warszawski. Płyta została udostępniona bezpłatnie w formie digital stream na kanale YouTube oraz bezpłatnie do pobrania na oficjalnej stronie rapera. Dzień po premierze płyty artysta zagrał swój pierwszy koncert w Cafe Kulturalna w Warszawie. Radiowa premiera kawałku z Trójkąta miała miejsce w grudniowej sobotniej audycji Tony z Betonu w radiowej Trójce, dla której artysta udzielił również wywiadu. 27 marca 2015 roku zagrał koncert w klubu kawiarni Chłodna 25, który był oficjalną premierą płyty. W kwietniu 2015 roku udzielił wywiadu dla polskiego radia Koszalin w audycji Rap Nation. Tego samego roku miał wystąpić w akcji promocyjnej portalu Popkiller Młode Wilki 2015, jednakże odmówił z braku czasu. 6 czerwca 2015 roku ma miejsce premiera cyfrowa pierwszego singla pod tytułem 6.0 wraz z teledyskiem w reżyserii Łukasza Partyka oraz Jonasza Tołopiło. 27 czerwca 2015 roku ukazał się trzeci mini-album Muzyka zatytułowany Umowa o dzieło. Materiał został udostępniony bezpłatnie w cyfrowych formach na kanale YouTube oraz za pośrednictwem oficjalnej strony rapera. Nagrania Taco Hemingwaya spotkały się z zainteresowaniem Marcina Tytusa Grabskiego, właściciela oficyny Asphalt Records, który podpisał z raperem kontrakt wydawniczy. 19 sierpnia 2015 roku do sprzedaży trafiły reedycje płyt Trójkąt Warszawski i Umowa o dzieło, które zyskały ogromny rozgłos, docierając odpowiednio do trzeciego i drugiego miejsca polskiej listy przebojów Oris, obie sprzedając się w ilości ponad 10 tysięcy kopii w dniu premiery. Albumy zostały świetnie przyjęte przez słuchaczy oraz zdobyły same pozytywne opinie krytyków. Album Umowa o dzieło osiągnęła do 2017 roku status złotej płyty. Z kolei pochodząca z albumu Umowa o dzieło piosenka Następna stacja zajęła pierwsze miejsce listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia i utrzymywała się na nim przez kilka tygodni. Tego samego roku wyruszył pierwszą trasę koncertową po Polsce pod nazwą Następna stacja Tour. W tym samym roku po raz pierwszy wystąpił na Open Air Festival na pobocznej scenie. W 2016 roku został laureatem najważniejszej polskiej nagrody muzycznej Fryderyka za album Umowa o dzieło w kategorii Album Roku Hip-Hop. Raper nie zjawił się na gali odebrania nagród i jak zdradził w utworze Żywot, w momencie przyznawania nagrody grał w grę komputerową Wiedźmin 3 Dziki Gon. To dobre. Raper nie zjawił się na gali odebrania nagród i jak zdradził w utworze Żywot, w momencie przyznawania nagrody grał w grę komputerową Wiedźmin 3 Dziki Gon. 5 lipca 2016 roku wydał singiel Deszcz na betonie, który zapowiadał album Marmur. Singiel okazał się hitem w wielu rozgłośniach radiowych, osiągając sukces na listach przebojów, między innymi docierając do pierwszego miejsca radia UWM FM oraz Radio RDC. Trafił również na listy przebojów w Polskim Radiu Trzecim, Radiu Poznań oraz Radiu Szczecin. No i teraz zobaczmy sobie 2016 i 2017 rok. W lutym 2016 roku zaczął pisać teksty na swój pierwszy album studyjny. Również w lutym udzielił wywiadu dla strony sport.pl na temat piłki nożnej, gdzie powiedział między o tym, że od 20 roku życia jest fanem drużyn Tottenham Hotspur. W 2016 roku bez zapowiedzi ukazał się czwarty mini-album rapera pod tytułem Wosk, za darmo do pobrania na stronie internetowej rapera. 2 listopada wydał pierwszy album studyjny zatytułowany Marmur, który trafił do sprzedaży 2 grudnia oraz wraz z poprzednią płytą rapera. To jest Wosk. Płytą rapera to jest Wosk. Płyty zadebiutowały kolejno na 13 i na 14 miejscu polskiej listy przebojów Oris. Albumy uzyskały pozytywne, choć trochę słabsze niż poprzednich płyt, oceny krytyków i środowiska. Do lutego 2017 roku sprzedano ponad 15 tysięcy kopii albumu Marmur, który zyskał status złotej płyty. Utwór z tego albumu pod tytułem Świecące prostokąty dotarł do 23 miejsca listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Tego samego roku raper wyruszył drugą trasę koncertową pod tytułem Marmur Tour. Raper Soku w wywiadzie dla gazety.pl pochwalił Taco Hemingwaya, dodając, że docenia jego pracę. W 2017 roku po raz kolejny został nominowany do Fryderyka za album Marmur.
Marmur w kategorii album roku hip-hop. Przegrał jednak z płytą Życie po śmierci rapera OSTR. W 2017 roku raper po raz drugi wystąpił na Open Air Festival, tym razem na głównej scenie, gdzie na ostatnim utworze Następna stacja z powodu zalania przez deszcz sprzętu producenta artysta musiał dokończyć utwór bez podkładu muzycznego. W lipcu 2017 roku zapowiedział nowy album, mini album. 30 lipca 2017 roku ukazał się singiel pod tytułem Nostalgia, do którego powstał klip oraz cyfrowo jego nowy mini album pod tytułem Szprycer. Także tak to właśnie wyglądało. Na początku 2018 roku media obiegła informacja, jakoby raper miał nagrać płytę wspólnie z raperem Quebo na Fide. W marcu 2018 roku plotki na temat wspólnego projektu z Quebo zostały potwierdzone. Tego samego miesiąca jedna z modelek, która brała udział w kręceniu wspólnego teledysku, Aleksandra Makiewicz, poinformowała na swoim profilu instagramowym, że premiera albumu zaplanowana jest na 22 marca tego roku. Post został szybko skasowany z portalu, ale informacja zdążyła roznieść się po mediach. 16 marca 2018 roku ukazał się pierwszy singiel duetu pod tytułem Art B, nawet na kanale wytwórni Que Quality. Wraz z premierą wystartował pre-order albumu do zamówienia specjalne przygotowanej pod tej stronie, pod to stronie. 13 kwietnia 2018 roku miał miejsce premiera całej płyty Soma 0,5 mg, czy miligrama, i tym samym pojawiła się reszta utworów.